W tym trudnym okresie trzeba pamiętać o wszystkich. Stąd inicjatywa Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, który ze wsparciem rybnickiego schroniska dla osób bezdomnych oraz Strażą Miejską będą wydawali codziennie posiłki osobom bezdomnym. Nastąpiło porozumienie i dyskusja między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku i wieloma organizacjami społecznymi, które zajmują się zwykle dożywianiem osób bezdomnych, opieką nad osobami bezdomnymi. Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Dla osób bezdomnych też nie tylko ze względu na ich codzienność ta sytuacja jest trudna, ale dodatkowo teraz na te okoliczności. Nie mogą pobierać zasiłków, talonów na jedzenie. Wszystkie te ośrodki pracują z ograniczoną dostępnością, kontaktują się przez telefony i przez maile, a jedzenie nie trafia do nas tą drogą. Stąd inicjatywa tych wszystkich organizacji wspólna o tym, żeby zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa dla tych osób, które będą rozdawały to jedzenie, rzeczywiście taka inicjatywa się pojawiła. Wczoraj pierwsze osoby skorzystały z tej możliwości w parku na Górce w Rybniku i kolejne takie akcje są przewidywane w najbliższym czasie. Pomimo wprowadzonych restrykcji dotyczących przemieszczania się, miasto zapewnia, że forma wydawania posiłków nie ulegnie zmianie. Mimo tego ta akcja się będzie odbywała, dbając o wszelkie środki bezpieczeństwa związane z zapobieganiem zakażeniem koronawirusem. Jeżeli chodzi o to, jakie mamy teraz zalecenia dotyczące spotkań, to jednocześnie mamy obowiązek i zalecenia dotyczące dbania o osoby bezbronne, o osoby, które nie mają pomocy. Bez pomocy nie pozostają także seniorzy, którzy także mają zapewnioną opiekę. Jeżeli chodzi o seniorów, jeżeli chodzi o osoby starsze, cały czas wszyscy apelują o to, żeby pozostawały w domach. Jeżeli ktoś nie jest zaopiekowany, Ośrodek Pomocy Społecznej już od zeszłego tygodnia uruchomił specjalny numer telefonu, pod który można się zgłaszać i można komunikować swoje potrzeby. To mogą być różne potrzeby związane z jedzeniem, z zakupami. Mamy naprawdę grono wolontariuszy, którzy są gotowi spieszyć się z tego rodzaju pomocą, także ta oferta dla seniorów jest skierowana troszeczkę inaczej. Wszelkie działania pomocowe podjęte w tym trudnym czasie są bardzo ważne i nie należy zapomnieć o żadnej grupie społecznej.